Dzień dobry wszystkim, nazywam się Grzegorz Urban, jestem trenerem druku 3D reprezentującym firmę Syntea z Lublina. Jesteśmy dzisiaj w Kolegium Mazowia w Sielcach i prowadzimy kurs z wydruku 3D na drukarce Zortrax M200. Kurs tak naprawdę polega na przygotowaniu modelu w programie do modelowania powierzchniowego oraz do modelowania bryłowego. Pracujemy w tym momencie na Rhino wersji 7, później wrzucamy tak naprawdę nasz plik do slicera, czyli do programu, który nam dzieli dany model na warstwy. No i przygotowuje nam tak naprawdę kod, tak zwany G-code, który pozwala już obrabiarce CNC, a właściwie tutaj w tym wypadku drukarce, wydrukować nasz obiekt warstwa po warstwie aż do końca. Co trwa trochę czasu, ale dzięki tej technologii udaje się wydrukować modele o geometrii wewnętrznej, czego nie da się tak naprawdę zrobić w żadnej innej technologii. Jeżeli chodzi o drukarkę Zortrax M200, na której drukujemy w niej w technologii LPD. Jest to technologia bardzo zbliżona do technologii FDM, czyli najbardziej popularnej technologii wydruku. Tak naprawdę charakteryzuje się ona tym, że mamy wytłaczany termoplastyczny materiał w formie żyłki, tak zwany filament, który jest podawany do gorącej dyszy i tak naprawdę termoplastyczny plastik jest, plastik w cudzysłowie oczywiście, jest tutaj układany, tak jak powiedziałem, warstwa po warstwie. Technologia jest dosyć prosta tak naprawdę, jeżeli chodzi o wykonanie, ponieważ dysza pracuje w płaszczyźnie XY, stół natomiast w osi Z. I tak naprawdę najtrudniejsze, co mamy na kursie, to nauczyć się modelowania, przygotowania modelu do wydruku, ponieważ musi spełniać pewne kryteria, aby drukarka mogła zacząć pracę. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, z którego korzystamy na zajęciach, do tworzenia modelu korzystamy z oprogramowania Rhinoceros w wersji 7. Jest to program do projektowania powierzchniowego, ale możemy w nim również projektować bryły za pomocą właśnie poli powierzchni. Później przygotowany projekt modelu zapisujemy w formacie STL, czyli w formacie, który jest odczytywany przez nasz slicer, a dokładnie jest to oprogramowanie Zortraxa, nazywa się Z-Suite. Tam model jest cięty na warstwy, aby drukarka potrafiła go po prostu wydrukować. Na naszym kursie przygotowujemy się do egzaminu ZSK, czyli Zintegrowanego Systemu Kształcenia. Nabywamy na tym kursie umiejętności pozwalające na przygotowanie drukarki do wydruku w tak naprawdę wszystkich dostępnych technologiach. Oprócz tego tak naprawdę przeprowadzamy cały proces od zalążka, czyli tak naprawdę od stworzenia modelu, aż do finalnego wydruku razem z tak naprawdę usunięciem materiałów podporowych. Wszystkiego, co jest tak naprawdę efektem ubocznym wydruku, czyli raft, tak zwana platforma, właśnie elementy podporowe, aby otrzymać gotowy model. I uczestnicy są w stanie po naszym kursie stworzyć model oraz wydrukować go oraz tak naprawdę wykorzystać go dalej, tak, do jakichś tam celów.